No myślę, że nie trafialiśmy do kosza. Mieliśmy jakiś tam swój plan. Mike fajnie otworzył spotkanie, bo trafiał, a później gdzieś troszeczkę reszta, dla reszty zabrakło tej skuteczności. Przeciwnik trafiał nawet z trudnych pozycji i wiadomo, no to jest koszykówka, tutaj trzeba trafiać do kosza. My do połowy mieliśmy fatalną skuteczność i za dwa, i za trzy, więc no nie ma tu jakiejś wielkiej magii, jeśli chodzi o to, dlaczego taki, a nie inny wynik. To jaką lekcję wyniesiecie z tego meczu na przyszłość? No teraz na gorąco ciężko powiedzieć, bo myśleliśmy, że dziś jesteśmy na fali właśnie po tym wysokim zwycięstwie. Chcieliśmy zagrać równie agresywnie i na pewno musimy zobaczyć, teraz przeanalizować wszystko na wideo, jakie popełniliśmy błędy, bo na pewno było ich sporo. Wiadomo, skuteczność swoją drogą, ale też zobaczyć te błędy w obronie, dlaczego zawodnicy rzucający u nich byli na otwartych pozycjach i trafiali te kosze, więc przeanalizujemy wszystko na spokojnie jutro i musimy wyciągnąć wnioski. Dzisiaj z Radomiem ciężki mecz, mieliśmy założenia taktyczne, których do pełnego stopnia nie zrealizowaliśmy i Hydrotrak wykorzystywał każdy mały błąd i wynik jest taki, jaki jest. Czym was najbardziej zaskoczyli rywale? Myślę, że my zaskoczyliśmy samych siebie, dawaliśmy im otwarte rzuty, oni wykorzystywali wszystkie, tak jak powiedziałem, wszystkie nasze małe błędy i z tego zrobiła się na początku w pierwszej połowie przewaga, a potem próbowaliśmy trochę gonić, ale wiadomo, Hydrotrak jest bardzo solidną drużyną i utrzymali to prowadzenie aż do końca meczu. To jaką lekcję wyciągniecie z tego meczu na przyszłość? Na pewno musimy jutro, tak jak Sebastian powiedział, musimy obejrzeć wideo, przeanalizować wszystkie błędy i skoncentrować się na tym, co musimy poprawić, czego chce od nas trener i po prostu wyjść w następnym meczu i pokazać, na co nas stać.